drodze żeśmy zobaczyli źródełko, ale zobaczcie jakie fajne jest. No piękny widok na dolinę. Ale ten namiot, słuchajcie, jest taki malutki. Tak więc taka trochę lurkowata ta zupa, ale... Masz chlebek? No to... Smacznego, everybody! Smacznego! Po drodze żeśmy zobaczyli źródełko, ale zobaczcie jakie fajne jest. Piękne. Samo w sobie już jest, kurczę. Taki tutaj jest krzyż, to jakby ołtarz. Są krzyże, nawet jakaś świeczka tam jest. A Bella chce już wyjść oczywiście, to się upomina. Jesteśmy w Parku Narodowym i popatrzcie jaka ładna tutaj ścieżka jest, naprawdę piękny las, piękne okolice. Dobrze jest tutaj dla niektórych osób, które może, no wiecie, nie mogą właśnie chodzić po nierównym i tak dalej, to jest przygotowane, tak więc bardzo fajnie, że takie miejsca są. Tutaj zwaliły się jakieś drzewa, ale spokojnie, można przejść dalej. Chodź, chodź, idziemy. Tutaj wejdziemy na górę, tam jest punkt widokowy. Zmachałeś się? Jest. Nie było bardzo stromo, ale trochę żeśmy się zasapali. Piękny widok na dolinę, po prostu cudownie. Pewnie na filmie tam nie widać ładnie, ale to przyjedźcie i zobaczcie. Mamy gościa, słuchajcie, ja właśnie kończę gotować zupę z grzybów, te, które znalazłam i ususzyłam, tego wielkiego grzyba. I tutaj jeszcze tylko po prostu, wiecie, mąka, nie? I będzie zupa gotowa, ja tu postaram się jakoś jedną ręką, uwaga. Spróbujemy, czy dobra. Na żeberku. Ja czasem gotuję zupy zupełnie bezmięsne, ale jakoś tak mnie natknęło, że zrobię taką, no niedźwiedź niech się cieszy, nie? Na mięsku. No to teraz jak mam mężczyzn, chociaż zaraz się zapytam, czy on je mięso, no to w takim razie mężczyźni dostaną trochę wkładkę mięsną. Bella? Be careful, she will start playing with you the same way as she does it with me. Yeah, no worries, I'm good. Bella? I'm very used to having scars and all that stuff on my hands. I heal very, very fast and I don't mind if she rips my clothes. I can sew it back, so it's all good, yeah. It's exactly what I need. Jen, wiecie co dla nas ten namiot? Bella, cicho tam! No! No!
No i tak, oj, to jest takie stopyt, a potem pobawmy się jeszcze. On nie zawsze tak. Ale ten namiot, słuchajcie, jest taki malutki. Taki malutki. W porównaniu do naszego samochodu, zobaczcie, jak to wygląda. Jak to nam znajomy ostatnio powiedział, my jesteśmy jak karawana sułtana. I tutaj taki skromny człowiek w takim malutkim namiociku. Darius. Darius. You can go Polish. Yeah, yeah. No problem for me. Darius zna trochę wyrazów po polsku. Can you tell me what words you remember? Okay, we have smacznego, we have dzięki. Do dna. I used to go with dzięki. Okay. Okay, now comes the bad part. Do you really want me to tell it? I know some curse words. It all means the same, actually. Yep. Niestety zabąbiłam i nie mam śmietany, tak więc taka trochę lurkowata ta zupa, ale chłopaki dostaną z kiełbasą. Raz jeszcze dziękujemy Łukaszowi. Ostatnią paczkę kiełbasy otworzyłam. Dzięki. Do you want some bread as well? That's amazing. Dzięki. Which one is mine? This one that is one? Yours. Oh, masz chlebek. Oh, that's alright. No, smacznego, everybody. Smacznego. Oh, shit. Smacznego, sorry, smacznego, na smacznego. Fuck. No i dziecko se rozlało zupę. Bollocks. Bela ma nowego przyjaciela. No niestety tylko na krótką chwilę, bo Darius zaraz będzie szedł w drogę. Okay, Darius. So, what would you like to say to people? I mean, just take a shot at the dreams that you have. Just do it. Uh-huh. It's hard sometimes. It was for me because I don't know. It depends on the mentality of the person, and if you come from my background when I was more or less raised to do things the certain way, and then I just took that in everyday life, in work and all that stuff, and it was a little bit hard in the beginning to just start and leave everything aside. It is a little bit hard, but once you start, it's worth it. Mm-hmm. In this area, let's say, what it regarding traveling, I haven't done very much. In 2018, I've traveled for about 2 weeks, almost three, the same way I'm traveling right now on backpack. And 2019, kind of almost a month, the same. I did the same, but this year I want to try to do almost 2 months. Started with two trips of 2 days each, nearby forest in my town, and after that was the big one. Let's say that lasted about 2 weeks, three, something like that. For me, the way you travel is very extreme. Now tell me, what is the most difficult, the most challenging? In what regard? Like, I don't know, physically or mentally, and because you every day need to find a way to sleep, like some place to sleep as well, yes? Yes, it depends on the area, maybe more or less in the more where there are the mountains are higher. If I'm on a higher altitude, yes, it's more challenging because you have to find a place that is more sheltered from the wind, and it's not, let's say, near a rock that other rocks might fall on the tent, or water from the rain if it starts raining overnight might flow over the tent, something like that. And of course, yes, a water source, mm-hmm. Usually at night when I stop and cook, I need to find water source and some wood to cook. Mm-hmm. This is one of the problems, so to speak, but usually I overcome them because you can find almost everywhere. You can find wood and water on the mountains, there's no problem.
And sometimes there are when the road is very steep, I really have some problems. At times I'm like, what the fuck am I doing? Sorry, what the hell am I doing here? You know, something like that. Everything is bliss. It's euphoria. It's amazing. And I do also have some moments, like I've told you last night, that I just like, I get tired, you know, and physically and maybe mentally a little bit, but more physically. And it changes a little bit my way of thinking for a few minutes. And I think, what am I doing here? Why am I doing this? And something like that, you know. But this is just physical tired, you know, and that's it. I know it because in a few minutes, usually in 10 minutes, I take a break, and in 10 minutes is gone, and I just keep going, and everything is all right. That's it. What is happiness for you? Happiness is, doing what I like, usually. That's just it. Doing what I like. And when I find those moments when I can get shut out all the world around me, or all my thoughts from other days and all that stuff, that is happiness for me. Just pure bliss. That's it. Czyż to nie jest cudowny człowiek, ten Dariusz? Naprawdę piękna dusza, wiele można się od niego nauczyć. I wiecie co, rozmawialiśmy no północy po prostu i rano nie szło się rozstać, bo jeszcze tyle mieliśmy do opowiedzenia. Ale właśnie jakby jedną rzecz bym chciała wam opowiedzieć, która nam się nasunęła, taki wspólny wniosek. Na swojej drodze spotykamy wiele osób, które podróżują w podobny sposób, tak jak my, i osób, które podróżują inaczej. Bella tutaj urzęduje. I wiecie co? Spotykamy też ludzi, którzy chcieliby robić coś podobnego. I te osoby można podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to są osoby, które po prostu podziwiają. Jesteśmy dla nich inspiracją. Dariusz właśnie opowiadał, że przed ruszeniem w pierwszą podróż on obserwował na YouTube osoby, które to robią. I dlatego też ja nagrywam, bo wiem, że wiele osób planuje, chce się dowiedzieć jak najwięcej, jak najlepiej przygotować, i jakby to dla nich jest inspiracja i przygotowanie. Natomiast są też osoby, które chciałyby to zrobić, ale z jakiegoś powodu nie decydują się na taki krok. I często niektórzy z nich, znaczy właśnie niektórzy, nieliczni na szczęście, ale są osoby, które po prostu są pełne zawiści i zazdrości i mówią, ja też bym tak chciał, albo wam to dobrze, inni tak nie mogą, ja nie mogę, bo coś tam. I tutaj rzucają różne jakby powody, dla których nie mogą. Czy to są właśnie kredyty, czy to kredyt. Słuchajcie, sprzedasz swój dom, mieszkanie i już uwalniasz się od tego kredytu. Dzieci, wiele osób mi mówi, też bym chciał jeździć, ale nie mogę, bo mam dzieci. A wiecie, ile my osób w podróży spotkaliśmy z dziećmi i mówią, my podróżujemy właśnie dlatego, że mamy dzieci. Chcemy im pokazać inny świat. Chcemy ich nauczyć, że można żyć inaczej. Tak więc to wszystko są tylko wymówki. Każdy z nas w swojej głowie układa sobie wszystko według tego, jak jemu jest wygodnie. Pozdrawiam wszystkich ciepło. A no to czas na focie pożegnalne. O, ja pośrodku muszę się ustawić. Przestań. A Bella też się chce ustawić. Przestań. Bella, tu, pozujemy.
dom stoi. Zatrzymaliśmy się około godziny jazdy od poprzedniego miejsca. Oj, niedźwiedź się rozbiera, to muszę tu zasłonić. Jak słońce przyświeci, to jest bardzo ciepło, aczkolwiek zawiewa tutaj dość spory wiatr, bo jesteśmy na wysokości 1500 metrów. Mamy piękne widoki w jedną stronę i w drugą stronę, ale poszukaliśmy sobie takiego miejsca, gdzie jesteśmy nieco osłonięci od wiatru i mamy tutaj ładne choineczki po jednej stronie, w takiej dolce, w dolce jesteśmy, w dolince, tak? W dołku, o, to chciałam powiedzieć, w dołku, a tutaj mamy choinki, które chronią nas od wiatru z drugiej strony, więc jest to miejsce idealne. Jak już tam wyjdę na górkę, to już wiatr hula sobie, mimo że pogoda pokazuje, że będzie niski wiatr, taki 6-7 km na godzinę, to jest bardzo, bardzo słaby wiaterek, ale na górkach to my to już wiemy, jak jest, więc nauczeni doświadczeniem, zawsze wybieramy najpierw dobre miejsce, bezpieczne, spokojne, a jak są widoki, no to jest po prostu taki bonus. I tutaj te widoki jakby nie mamy bezpośrednio z kuchni, bo to jest mój widok z kuchni, ale to nie szkodzi, przecież można się kawałeczek przejść. Tam tutaj niedźwiedź kończy montaż naszego domu, bo jak dobrze pójdzie, to zostaniemy tutaj 2 lub nawet 3 noce. Bela szaleje. Piękne widoki. A tutaj, tutaj lata mi mucha. A tutaj pod samym domem rosną jagody. Drobniutkie. Ależ przecież nie o to chodzi. Cała radość. Spróbuję jakąś pokazać. Pełno ich jest tutaj wszędzie pod drzewami. Tutaj jest ich znacznie więcej, naprawdę. O! Piękne. No pokaż się. No, nie chcą się pokazać, bo słońce zaszło, zachodzi, pokazuje się i zachodzi. Ale tutaj trochę można naskubać. Dobre. Alert pogodowy. Ale to powinieneś taką wiadomość dostać. No i dym. Evita de plasarile și luat masuri de adapostire și autoprotecție.
Alert. No ale trochę się spóźnili z tym alertem, bo już deszcz przestaje padać. No to znaczy, że to będzie jeszcze gorzej. Myślisz, że będzie gorzej? No nie, tam w Grecji też nas straszyło i nic nie było. Może być, a może nie być. Heavy thunderstorms. Heavy thunderstorms, dostałeś? No nie, no jest. Tu pokazuję. A tu mówię? Thunderstorms. No ale pada cały dzień. No tu ma padać cały tydzień. No. Today 70, jutro 80, Sunday 100. Avertizare meteo dei NTNSI feice area leva NTU-lui, VJ-leie, descarcari electrice, grindina, averse torentiale care vor cumula local 40-60 lecumpe. Perioada de manifestare 30,07, ora 12:31,07, ora 10. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie. Weather alert wind in NTNSI feice ateionese. Avoid any travels and take shelter. Hail, heavy rain that will accumulate locally 40-60 lec. Schem. Period of manifestation 30,07. Ora 12 p.m. 31,07. Ora 10 am. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures. ISUMM. No to tutaj ten alert mówi, że może spaść pomiędzy... A jakie mam fajne paznokcie po jagodach. Że może spaść pomiędzy 40 a 60 litrów. Ojeny, na metr kwadratowy. No i mamy po prostu nie podróżować. Zarąbiście. No i schronić się. No to schronimy się w naszym domku. No, słoneczko czasem przebija się przez chmurki, ale wiecie, wiatr się zmaga i po tych alertach jednak żeśmy stwierdzili, że bezpieczniej będzie, jak poszukamy innego miejsca. Tyle co zdążyliśmy się rozbić. Przed chwilą ujęcie dosłownie 10 minut temu w słoneczku, a tam już idzie burza stamtąd. Grzmi co chwilę, błyska się czasem. Tak więc w samą porę zdążyliśmy. W sumie żeśmy zjechali 250 km i 1500 metrów w dół, więc powinniśmy tu być ok. Tak, burza idzie, pies. Cholera, wiecie co, facet zapatrzył się na nasz samochód i kurwa do rowu wjechał. No i nie wyjedzie facet sam. I cholera, wiecie co, musimy poskładać namiot i go wyciągnąć. No masakra. Nie no, to o tej porze to wiecie co, to niedźwiedź strasznie nie lubi po prostu składać wszystkiego. To tak wygląda niegroźnie, ale ten wanik mały, se opony. I tak się zawiesił po prostu, że tylko jedno koło się kręci, nie? No problem for me. Dariusz zna trochę wyrazów po polsku. Can you tell me what words you remember? Okay, we have smacznego, we have dzięki. I Godna. I used to go with dzięki. Okay.
Okay, now come the back. Comes the bad part. Do you really want me to tell it? I know some curse words. Pierdola jebana, yeah, kurwa yeah. Pierdola jebana. Yes. And that's why I've learned them. And plus, that is very good because when I'm angry and something like that, and I'm around other people, and I get to curse in Polish, and they don't know what I'm talking about. Yeah, exactly. Uh-huh. So it's a way to relieve stress. Exactly. I don't have to say in Romanian. This is what happened in Iran. We taught some Iranian girls kurva mać. Yeah, kurva mać. And they said, oh, and they were very good at it. Yes, very good. Yeah, but from what I know, kurva is like fuck it, something like that, right? Yes, sounds awesome, yeah. So you can use it for stop it, Bella. A bitch, something like that? Bella. I'm not sure, but from what I've learned is for fuck it. Yeah. Yebana, yeah. Something yeah, like that. Similar actually. And perdole, something like that, yeah, similar. It all means the same actually. Niestety zabąbiłam i nie mam śmietany, tak więc taka trochę lurkowata ta zupa, ale chłopaki dostaną z kiełbasą. Raz jeszcze dziękujemy Łukaszowi. Ostatnią paczkę kiełbasy otworzyłam. Tak więc dobrą kiełbasą z polskiego ryneczku. Rozlewam. Muszę wyłączyć, bo się nie da. Równocześnie już tu rozlewam.